No i tutaj już w zasadzie zbliżamy się do takiego miejsca, gdzie ja właśnie najczęściej przyjeżdżam od tamtej strony, z kierunku lotniska. Tutaj widzicie, jest ten kanał, o którym wam opowiadałem. Ten kanał od strony wschodniej. Tam jest. A ja właśnie sobie często przyjeżdżam, pokażę wam, o, z tamtej strony. Ze strony lotniska. No i tu już teraz z prawej strony w zasadzie zaczyna się ten ostatni chyba staw, albo tak, tuż będzie ten ostatni staw. Największy. Tutaj można też najwięcej rybek sobie złapać. W tym kanale, jak widzicie, ile jest martwej materii organicznej. Ale powiem wam, że woda jest niesamowicie przejrzysta. Tylko po prostu na dnie jest cała masa tych martwych części roślinnych. O, mamy tutaj tablicę przygotowaną troszkę o wspomnianych przeze mnie bobrach. Takich miejsc po drodze też trochę będzie, bo tutaj te bobry prowadzą działalność swoją dość intensywnie. Kolejny mostek. Zobaczcie, woda naprawdę jest niesamowicie przejrzysta tutaj. Niesamowicie przejrzysta w tym kanale, bo ona sobie tutaj w tym kanale tak bardzo, bardzo powolutku przepływa. To wszystko, ten cały brud się osadza na dnie. Przejdę kawałeczek wzdłuż tego kanału. Tam dalej do końca nie będę szedł, bo teraz o tej porze roku to powiem wam szczerze, że to jest wręcz niemożliwe, żeby się tam dostać, bo jest tak wszystko pozarastane tam od strony północnej tego stawu, że szok. Ale wiosną jak najbardziej, jak tutaj nie ma tych wszystkich krzaczorów, tej całej wysokiej roślinności, to spokojnie można przejść. Ale zobaczcie z prawej strony, ile tutaj już leży tych drzew. O, czy na przykład to jest wszystko działalność tych bobrów. O, to widzicie? To wszystko zrobiły bobry, które sobie tam mają na środku tego stawu, mają żeremię. O, tutaj ładnie widać, jak ząbkami wycinały. No i wzdłuż tej ścieżki to jest tego multum tych drzew tutaj jest. Brzegi tych stawów to głównie porasta trzcina i tatarak. Tatarak i trzcina. O, tam mam, zobaczcie sobie, czy widzicie, jest pałka wodna. Pałka wodna to jest, powiem wam, roślina jak najbardziej jadalna. Z kłącza pałki wodnej można zrobić takie coś na styl ziemniaków. O, kolejna przeszkoda, można sobie zrobić z kłączy coś na rodzaj gotowanych ziemniaków. Z kolei młode pędy, młode łodyżki pałki wodnej to sobie można zjadać tak na surowo. A te końce, te takie wiechcie brązowe z pałki wodnej, to kiedyś wykorzystywano jako rozpałkę na przykład do pieca. No i tutaj już niestety, jak widzicie, jest po prostu masakra, żeby przejść. Ale zostawimy rower, postaram się przejść trochę może. Niestety jest masakra, żeby przejść. Tak jest wszystko pozarastane. No tak szybciutko. Tu jeszcze dojdziemy do takiego brzegu, gdzie ja właśnie często sobie chodzę zarzucać wędkę. I stąd też dość dobrze widać. Tu już niestety trzeba uważać, jak się idzie, bo jest strasznie już grunt
podmokły, ale stąd widać najbliżej chyba te bobrowe żeremie, które jest, uwaga, żebym tutaj tylko nie wpadł teraz, które jest, zobaczcie sobie, o, tu, tu po środku siedzą sobie te bobry. Ja tam ich tutaj zbyt często nie widziałem, ale no z kilka razy chyba przez całe życie, głównie to wieczorem, już taką późną, późną porą, to bobry widziałem tam gdzieś przez ścieżkę, jak sobie przebiegały, jak tu pływały. Bo bobry to są dość takie skryte zwierzęta. One nawet tutaj wejście do, jak dobrze wiecie z lekcji przyrody, pewnie wejście do tego żeremia, to mają zrobione pod wodą. Także nikt tam się do środka nie dostanie. No i tutaj taka rodzina ich mieszka. A ja stąd sobie właśnie często wędką zarzucam. Zarzucam i sobie na gumkę łapię jakieś drapieżne rybki. Głównie to okonie i szczupaki. Szczupaki czasami ja tam na jakąś małą rybkę na żywca też się chwyci. No nic, idziemy jeszcze, pokażę wam coś tam od strony zachodniej, te stawy i tyle. No i zostało mi się jeszcze tylko przejechać mały kawałeczek ścieżką od zachodniej strony tych stawów. Tutaj w ogóle często też ludzie przychodzą na grzyby, bo to jest taki teren, gdzie można grzyby znaleźć. O, a tu jeszcze mamy ten staw tutaj, a tutaj po środku jest taki coś w rodzaju takiego jakby takiej grobli. No po tej grobli też się można przejść i też jest dobre miejsce, żeby sobie wędkę zarzucić tutaj, o, od tej strony, na tą stronę tutaj. No i tutaj jak mówiłem, można też znaleźć dość sporo grzybów. Fakt, że tutaj ludzi chodzi dużo, ale teren jest dość dobry na grzyby, bo nie jest tutaj aż tak bardzo sucho w tych okolicznych pobliskich zagajnikach i lasach. No i teren jest taki dość bogaty, ma ziemię. O, tam po środku jest te żeremie, na samym środku tego większego stawu. Miejsce może takie na filmie nie wydaje się jakoś szczególnie ciekawe, ale powiem tak, że jak tam ktoś sobie dłuższy czas siedzi w tym mieście, siedzi, no to fajnie, że takie miejsce jest tak bardzo bliziutko Torunia, bo to dosłownie no, kilkanaście minut i można się od tego miasta trochę urwać. No i ten północny staw, jak widzicie, no nie taki całkiem mały. Oczywiście płytki, bo tutaj pewnie najgłębiej, tutaj pewnie jest, nie wiem, z 1,5 metra, no max po środku może 2 metry, ale to nawet i wątpię, czy 2 metry jest. Chociaż nie radziłbym tutaj nikomu próbować się kąpać, bo dno jest bardzo, bardzo takie muliste, bardzo bagniste i może naprawdę fest człowieka wciągnąć. Ale zimą, jak to wszystko w taki porządny mróz, jak to wszystko pozamarza, no to tutaj na łyżwy wybrać się jak najbardziej, bo z racji tego, że to jest płytki akwent, on dość mocno zamarza. Jest nawet w miarę bezpiecznie. Dobra, to ja myślę, że chyba tutaj z tego terenu, tych stawów przysieckich, z tych szpręg już będzie wszystko. Ja sobie teraz wracam w kierunku Przysieka. Będzie następny film tam realizowany koło tego dworku, o którym wam wspominałem. No ale to już będzie w następnym filmie, na który was serdecznie zapraszam. Dziękuję za oglądanie tego. No i na razie, trzymajcie się, hej!